Dobry wieczór Państwu. To naprawdę wielka przyjemność spotkać się tu w muzeum z Państwem w ostatnim dniu, ostatni punkt programu, ostatni oficjalny punkt programu festiwalu 23 edycji Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Na początek witam wszystkich naprawdę bardzo ciepło, przede wszystkim twórców. Witam współrealizatorów, współtwórców. Witam bardzo ciepło. Ja wspominałem o tym na początku, że festiwal jest finansowany ze środków Urzędu Miasta, dokładnie mówiąc Miasta Łodzi. Główna nagroda nosi imię, nosi nazwę Nagroda Biała Kobra, Nagroda Prezydenta Miasta. Festiwal, druga co do ważności, czy może druga równoważna nagroda, nagroda fundowana przez Narodowe Centrum Kultury, nosi nazwę, nosi imię profesora Kazimierza Karabasza. Fundatorami nagród są także Stowarzyszenie Filmowców Polskich. W tym roku do grona fundatorów doszedł Getin Bank i w sposób szczególny witam przedstawicieli Getin Banku. Za chwilę zresztą będziecie Państwo mieli okazję poznać ich bliżej. Ja powtarzam, bardzo się cieszę, że doszli doszlusowali do naszego zespołu. Dlatego bardzo dziękuję, że są z nami. Wspominałem także na otwarciu i dziś to przypominam, że festiwal ma pewien ekumeniczny wymiar, mianowicie nagroda główna to jest Nagroda Prezydenta Miasta, niezależnie od tego, czy to jest prezydent, czy to jest pani prezydent, nosi nazwę po prostu Urzędu Prezydenta. Natomiast patronat honorowy nad festiwalem sprawuje przewodniczący Rady Miejskiej w tym roku. Ten patronat sprawuje pani przewodnicząca Joanna Kopcińska, którą witam wśród nas. Zresztą witam także bardzo liczną reprezentację Rady Miejskiej, którą tu widzę na tej sali. W ciągu trzech festiwalowych dni, dzisiaj jest czwarty, ostatni, mieliście Państwo, widzowie przede wszystkim, ci, którzy przychodzili, oglądali. Część tych widzów to byli Państwo, obejrzeli filmy konkursowe, które oceniało jury. I teraz pozwolicie Państwo, że przedstawię, przypomnę jurorów. Jury w składzie pani Krystyna Piątkowska, przepraszam, pan Jacek Bieleński, pan Janusz Połom, pan Zbigniew Wichłacz i pan Janusz Kołodziej, przewodniczący, którego chciałem zaprosić tutaj. Ponieważ nie będziemy przeciągali tego zakończenia, po prostu przystąpimy do wręczenia nagród, bo po to się organizuje festiwale. Dobry wieczór Państwu. Nim przystąpimy do menu, musimy odbyć taką zwyczajową ceremonię podziękowań. Ja dziękuję dyrektorowi Muzeum Kinematografii, że mnie zaprosił. Dziękuję swoim kolegom z jury za pomoc i współpracę. Dziękuję wszystkim współpracownikom. Nim przejdziemy do odczytania werdyktu, pozwolę sobie zrealizować pewną obietnicę, którą dałem wczoraj szefowi całego festiwalu. Mianowicie ujawnimy, jak to się stało, że tak szybko się, mówiąc mało elegancko, uwinęliśmy z werdyktem, bo tutaj poprzednie grona obradowały do drugiego śniadania, myśmy przed kolacją już byli gotowi. No więc posłużyliśmy się starą i sprawdzoną metodą pewnego kapitana żeglugi wielkiej, który był mistrzem świata w doprowadzaniu statków do nabrzeża. Przez wiele lat przyglądano mu się bardzo uważnie i zauważono, że za każdym razem, jak wysiada z motorówki na pokład tego dużego statku, wyciąga z kieszeni karteczkę, przygląda się, patrzy, kiwa głową i no tak, i bezbłędnie prowadzi statek do nadbrzeża, więc myśmy postanowili sprawdzić, jak to wygląda. Rosła legenda tego wilka morskiego, odszedł na emeryturę, umarł. No i wreszcie delegacja kapitana tu z portu postanowiła wydobyć tą kartkę. Udało się, przyjeżdżają na zebranie całej załogi, zerkają, a tam był taki tekst. Dziób z przodu, rufa z tyłu. No i myśmy się też postanowili tak trzymać, żeby rufa była z przodu, dziób był z tyłu, co w przełożeniu na
na praktykę oznaczało, że będziemy pamiętać o przesłaniu tego festiwalu i staraliśmy się cały czas odpowiadać na dwa proste pytania. Jaki był powód zrobienia tych filmów i do kogo one są adresowane? Czy nam się to udało? Zaraz się Państwo przekonacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale oczywiście przewodniczący jury zostaje, ponieważ będziemy teraz, postaramy się uhonorować na tyle, na ile festiwal jest w stanie uhonorować twórców, których jury zechciało wyróżnić. Ja zacznę od, oczywiście będziemy to robić od końca, tak jak się to tradycyjnie robi, czyli zaczynamy od tych nagród specjalnych i tak dalej. Zaczynamy od nagrody pozaregulaminowej, którą pozwoliłem sobie jako szef Muzeum Kinematografii, dokładnie mówiąc dyplom honorowy Muzeum Kinematografii. Jury nie miało na to wpływu. Otrzymuje pani Aleksandra Rek, autorka filmu Pogonka. Chciałbym panią zaprosić do nas na scenę. Wiem, że... A, jest pan. Chciałbym po prostu podziękować za to, że podjęła pani temat łódzki i chciałbym podziękować za odwagę. Z tą nagrodą nie wiążą się żadne apanaże, to jest po prostu dyplom, ale jest mi bardzo miło, że mogę go pani. Oczywiście, każdy z laureatów ma mikrofon do dyspozycji. Ja tylko chciałabym powiedzieć kilka słów. Bardzo lubię ten festiwal i jest on dla mnie bardzo ważny, ponieważ przychodziłam tutaj jako studentka, właśnie najpierw oglądałam filmy. Teraz jest ten moment, że mogę te filmy zgłaszać już jako uczestnik. Chciałam bardzo podziękować całej mojej ekipie, Kamilowi Frontczakowi za zdjęcia i szczególnie Ani Krupskiej za montowanie bez patrzenia na zegarek. Dziękuję bardzo. Pierwszą albo ostatnią, jak to woli, z nagród regulaminowych jest Nagroda Rzeczowa Uniwersytetu III wieku imienia Heleny Kretz. To jest organizacja, z którą nasz festiwal współpracuje od wielu lat i fundowana nagroda przez ten uniwersytet jest bardzo ceniona i bardzo się cieszymy, że mamy szansę ją wręczać na tym festiwalu. Właśnie zmierzają przedstawicielki uniwersytetu. Nagrodą rzeczową jest zwykle, i tym razem widzę, że jest dokładnie tak samo, dzieło sztuki. Chciałbym, żeby panie zechciały nam je zaprezentować. Ten obraz, jury, to dzieło, jury postanowiło przyznać i teraz proszę słuchać, ponieważ jest to dosyć zaskakujące rozstrzygnięcie i po raz pierwszy na tym festiwalu coś takiego się zdarzyło. Otóż ten obraz otrzymuje pani Wiera Gaszparikowa, babcia Mateja Bobrika, reżysera, autora filmu Selfless Portrait. Autor filmu jest świeżym absolwentem szkoły filmowej w Łodzi, jest Słowakiem, a jego babcia mieszka na Słowacji, więc nie ma jej dzisiaj z nami. Tym niemniej ten portret z pewnością przekażemy. Myślę, że jest to niesłychanie sympatyczne wyróżnienie dla postaci, która występuje w filmie po prostu. Być może przewodniczący jury zechce dopowiedzieć. Dziób z przodu, rufa z tyłu. Proszę do mikrofonu, proszę. A na obrazie kawałek Łodzi. Straż pożarna na Księży Młynie. No tak. I dzieło utalentowanego kolegi. I tak, właśnie, bo jestem nie... Ale ja nie mówię takich wiekopomnych rzeczy. Tak, więc dzieło powstało w sekcji plastycznej naszego Uniwersytetu III wieku, najstarszego w Łodzi, drugi w Polsce po Krakowie albo Warszawie. Po Warszawie. Niestety. Tak, obiecujemy solennie, że portret zostanie przekazany laureatce. Kolejna nagroda specjalna, przyznana przez jury, to jest nagroda, medal Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense. Jest tradycyjny medal przyznawany przez, fundowany może i tak powiem, raczej przez tę organizację. I tym, przez tę fundację, w tym roku laureatem medalu jest pan Michał Nekanda-Trepka, autor filmu Campo di Fiori.
A medal wręczy pani Aleksandra Szychman, która reprezentuje fundację. Zapraszam oczywiście pana i panią na scenę. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. I bardzo się cieszę, że ten pochwał. To jest mojego tata. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i cieszę się, że ten film powstał, ponieważ w tej mizerii budżetowej, jaka jest, udało się jakoś ten film zrobić, a myślę, że ważność tego filmu polega też na tym, nie na tym, że ja go zrobiłem, tylko że udało się mi wykorzystać materiał, który kiedyś nagrałem z Czesławem Miłoszem, parogodzinny wywiad, i on zgodził się po raz pierwszy, ostatni przeczytać ten wiersz Campo di Fiori do kamery, jak to autor z błędami, ale się udało to wszystko zarejestrować. I myślę, że to jest ważne, ponieważ to jest pierwszy na świecie wiersz o Holokauście, jaki w ogóle kiedykolwiek powstał. 2 kwietnia w 1943 roku w Warszawie. No a potem oczywiście był ten wiersz przemilczany, bo on nie zgadza się jego treść i obrazki, jakie sugeruje autor z opinią odbioru tych wydarzeń przez Polaków. No różne rzeczy się w Polsce dzieją, ale udało się w tym filmie to jakoś opowiedzieć w miarę, mam nadzieję, ciekawie i rzetelnie. Dziękuję bardzo. Nagroda, która nosi wyjątkową nazwę, nagroda imienia profesora Aleksandra Kamińskiego, nagroda Człowiek Przezwyciężający Zagrożenie. Idea nagrody żyje już kilkanaście lat. Wystąpiła z nią grupa uczniów, przyjaciół, współpracowników, byłych studentów, teraz następców profesora Aleksandra Kamińskiego. I ja się bardzo cieszę jako organizator festiwalu, że ta idea jest ciągle żywa, tak mogę powiedzieć. W tym roku nagrodę Człowiek Przezwyciężający Zagrożenie jury przyznało panu Darkowi Strychalskiemu, bohaterowi filmu Zwycięzca, który został zrealizowany przez Jakuba Gurajka. Ja zapraszam pana na scenę, a o wręczenie nagrody poproszę panią dr Krystynę Piątkowską, która jest także uczennicą profesora Kamińskiego, a także członkiem naszego jury, więc myślę, że jesteśmy wśród swoich. Nie wiem, czy powiedziałem, ale na wszelki wypadek powtarzam. Nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł. Proszę państwa, ja może tylko dwa słowa powiem. Otóż byliśmy pod urokiem wielkiej potęgi, woli zwycięstwa, mocy naszego bohatera. To jest ważne, w jaki sposób człowiek się podnosi. Żyjemy w czasach zagrożenia i nasze życie, nasza egzystencja jest niezwykle krucha i chodzi o to, żeby człowiek był mocą, żeby człowiek miał siłę woli i żeby zawsze z każdego zagrożenia potrafił się podnieść i znalazł nadzieję w swojej egzystencji. A panu Darkowi życzymy, żeby swoje marzenie spełnił, bo najbardziej nieosiągalne marzenia są tą siłą, dzięki której nasz świat istnieje. Dziękuję bardzo. Chciałbym bardzo podziękować w szczególności fundacji, która mi pomagała w 2011-2012 roku w realizacji moich marzeń biegowych, jak i pozwoliła mi wystartować, dzięki tej firmie fundacji mogłem wystartować w Dolinie Śmierci Bydgoszcz. Jak również chciałbym podziękować ekipie mojej wspomagającej, rodzinie, no i wszystkim ludziom, którzy trzymali mi kciuki, żeby dobrze mi poszło. Dziękuję bardzo. I kolejna nagroda fundowana, nagroda Getting Bank w wysokości 5000 zł przez nasze jury została podzielona na dwie równorzędne nagrody ex aequo.
Chciałbym na scenę poprosić pana, może inaczej powiem. Jedną z nich otrzymuje Bartosz Kowalski, autor filmu Moja Wola. Nie ma z nami Bartosza Kowalskiego, ale jest, o ile wiem, montażysta filmu, pan Jerzy Zawadzki. Chciałbym pana zaprosić na scenę. I chciałbym zaprosić fundatora nagrody, pana dyrektora Pawła Rogosza z Getin Banku, który wręczy tę nagrodę. Niestety Bartosza i Mateusza, operatora, nie ma dzisiaj z nami, są na planie nowego filmu dokumentalnego, ale ja w ich imieniu bardzo za tą nagrodę chciałbym podziękować, ale tak naprawdę to najbardziej chciałbym podziękować bohaterom filmu, Pawłowi, Bartkowi i Kamilowi, za to, że po prostu pozwolili nam ten film zrobić, za to, że nam zaufali i za to, że byli tak cierpliwi, bo jednak robienie filmu dokumentalnego dla tych ludzi to było dosyć trudne wyzwanie, a jednak podołali i jeszcze raz im dziękuję, bo bohater w filmie dokumentalnym jest najważniejszy. Drugą laureatką ex aequo nagrody Getin Banku jest pani Alicja Grzechowiak, autorka filmu Jan Sokolnik. Moja ostatnia informacja sprzed kilkunastu minut była taka, że jest pod łodzią, jedzie do nas z Białegostoku. Jestem przekonany, że dojedzie, więc myślę, że jeszcze będzie pan miał, panie dyrektorze, okazję, będziemy mieli okazję przywitać ją i wręczyć tę nagrodę jeszcze dzisiaj. Tymczasem czekamy, kiedy dojdzie. Dziękuję panu bardzo. Przede wszystkim dziękuję za to, że zechciał pan wpisać się w nasz festiwal. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję za takie miłe słowa i miłe przyjęcie przez pana dyrektora. My rzeczywiście w tym roku dołączyliśmy do instytucji, które wspierają festiwal. I mam nadzieję, że nie jest to jednorazowy, że będziemy tutaj dłużej, częściej. Ja chciałem to usłyszeć. Myślałem, że my też mamy taką nadzieję. Kolejna nagroda fundowana. Szczerze powiedziawszy, wszystkie nagrody są fundowane. Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich w wysokości 6 000 zł. Znowu jury podzieliło. Ex aequo otrzymują ją. Pani Monika Pawluczuk, autorka filmu Kiedy będę ptakiem. Zapraszam panią na scenę. I zapraszam, proszę o wręczenie nagrody pana Andrzeja Czuldę, wiceprezesa łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Podejrzewam, że to będzie takie wzruszające przeżycie. Ja chciałam bardzo podziękować za możliwość zrobienia tego filmu, bohaterom tego filmu, plemieniu Kajańskiemu, z którym spędziłam z przerwami 4 lata. To była niezwykła droga dla mnie, transformująca i głęboka. I chciałabym podziękować też w Łodzi takiej ważnej dla mnie osobie, niezwykle łodzianinowi, który mnie wspierał w tym filmie i który się podjął też koprodukcji tego dokumentu. To jest Jacek Bławut. Wielkie dzięki. Nie ma Jacka, ale wielkie dzięki. Naprawdę dziękuję. I dziękuję pięknie za tę nagrodę. Jestem bardzo wzruszona, naprawdę. A my dziękujemy za filmy, które pani robi. Drugą laureatką nagrody ex aequo, nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich jest Barbara Medajska, autorka filmu Zagubieni w Wigilię. Nie ma dzisiaj z nami pani Barbary Medajskiej i nie dotarła do mnie żadna informacja, czy prosiła kogoś o jej odbiór. W związku z tym, jeśli nikogo nie ma, no to jak zwykle przekażemy nagrodę w sposób właściwy. Dziękuję bardzo panu Czuldzie, wiceprzewodniczącemu łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Filmowców. Bardzo ważna i cenna nagroda, nagroda Narodowego Centrum Kultury, która nosi imię Kazimierza Karabasza, profesora Kazimierza Karabasza, a nagroda nazywa się Cierpliwe Oko. Nagroda w wysokości 10 000 zł i laureatką tej nagrody jest Dagmara Drzazga, autorka filmu Muzyka i Cisza. Chciałbym panią poprosić na scenę. I nagrodę wręczy
przewodniczący jury, a ja się dołączę oczywiście. Proszę Państwa, ja jestem bardzo wzruszona i bardzo się cieszę i chciałam przede wszystkim podziękować jurorom za to, że nagrodzili film. Chciałam bardzo, bardzo podziękować moim przyjaciołom tutaj z Muzeum Kinematografii, ponieważ o tych osobach nie mogę powiedzieć, że to są znajomi, że to są osoby odpowiedzialne za festiwal. Na szczęście! Ale to są moi przyjaciele. Ja tutaj wracam naprawdę z dużym wzruszeniem, ponieważ tutaj 11 lat temu miałam wielki zaszczyt odebrać Białą Kobrę, więc w sercu jest mi bardzo ciepło. I bardzo się cieszę, że jest to nagroda profesora Kazimierza Karabasza. Jestem tym zaszczycona. Jeśli nie nadużyję Państwa cierpliwości, chciałam coś jeszcze powiedzieć. Jak wiele osób na tej sali wie, mistrz Karabasz szuka dramaturgii ukrytej w zwyczajnym życiu. Ja wczoraj doświadczyłam takiej dramaturgii, ponieważ dokładnie 24 godziny temu siedziałam na tej sali jeszcze i oglądałam filmy. Ale o godzinie 10 rano miałam zajęcia w Katowicach ze studentami, ponieważ uczę na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. No więc wieczorem pojechałam taksówką na dworzec. Będąc w taksówce, Moniczka Chybowicz dzwoni i pyta: dziewczynko, gdzie jesteś? W taksówce, to wysiadaj. No ale zajęcia. Pojechałam więc na dworzec i czekam. Przyjechał wypasiony, dwupiętrowy polski bus, ale ja nie miałam biletu kupionego przez internet. W związku z tym, mimo że były miejsca wolne, drzwi się zamknęły i ten wypasiony bus odjechał. I tu mała retrospekcja. Jak byłam w taksówce i już dowiedziałam się, że jest nagroda, no dzwoniłam oczywiście do osób, które ze mną pracowały, do kierowniczki produkcji, do operatora i operator mówi: wiesz, akurat wracam z kolaudacji z Warszawy, jadę samochodem, mam jedno miejsce wolne, jakbyś ty się dostała do Piotrkowa, to byśmy cię po drodze zwinęli stamtąd. No łatwo powiedzieć, koniec retrospekcji. Stoję na tym placu, Łódź, Kaliska, z torbą, myślę, jak tu dojechać do Piotrkowa. I nagle patrzę, gdzieś z odległego stanowiska odjeżdża taki stary, roztrzęsiony taki autobus PKS Opoczno. Ruszył i ja patrzę przez Piotrków Trybunalski. Jezusie miłosierny, rzuciłam to wszystko i w nogi. Przeskakuję przez barierki, macham. Przepraszam, czy pan mnie weźmie ze sobą do Piotrkowa? Siadaj pani. No to ja do tego autobusu cała szczęśliwa. Ale okazuje się, że ekipa już jest prawie w Piotrkowie, a ten autobus będzie jechać jakąś dalszą drogą, starą trasą. I proszę sobie wyobrazić teraz sytuację jak z filmu. Cały autobus ludzi, tu pan kierowca, tu ja i telekonferencja z moim operatorem. Ponieważ pan kierowca mówi tak, ale właściwie to jak oni jadą, to nie musimy jechać z panią do Piotrkowa, tylko wysadzimy panią przed. Ja mówię, tak, wysadzą mnie przed, możesz mnie odebrać, a gdzie cię wysadzą? Panie kierowco, a gdzie mnie wysadzicie? No to może w Tuszynie. Na to odzywa się pan w czapce w siódmym rzędzie. Panie kierowco, pan zostawi tę panią tam w Tuszynie, tam będą takie dwa zajazdy. Nie tak, to będą dwa zajazdy. Pani w berecie. Panie kierowco, a może by było lepiej przy tym drugim, przy Złotym Młynie? A ja słyszę tutaj z radia leci jeszcze muzyczka harmonijka ustna i poczułam się, jak ja bym była na planie czeskiego filmu. Proszę Państwa, ja tych ludzi pokochałam po prostu. Jak wysiadałam, ja się im pięknie ukłoniłam i powiedziałam, ja Państwu bardzo dziękuję. A oni uśmiechnęli się do mnie i cały autobus mi pokiwał. I oczywiście jak wysiadłam, odjechał z tymi ludźmi i harmonijka ustna też. No oczywiście ekipa moja mnie odebrała, przyjechałam po północy znacznie do Katowic, dzisiaj miałam zajęcia ze studentami, a później mąż mnie przywiózł i takim to sposobem doświadczyłam ukrytej dramaturgii życia, o której nie miałabym pojęcia. Dziękuję bardzo. Pasażerowie tego PKS-u do dzisiaj opowiadają, że zabrali wczoraj dziewczynę, która jechała do chłopca, bo miał przysięgę w wojsku.
cudowna opowieść. To się nagrało, bo większość naszych materiałów jest nagrywana dzisiaj na pewno i będzie w internecie, mam nadzieję, że w całości. A teraz... Może usłyszą, ale co z tego? Więc przechodzimy... Biała Kobra to jest ta rzeźba, która tutaj stoi. Autorem rzeźby jest Zbigniew Dudek, ta sama od 23 edycji, po raz kolejny wręczana. Nagroda, do której przypisana jest imię, nagroda prezydenta miasta Łodzi, kwota 10 tysięcy złotych. Tę nagrodę otrzymuje Paweł Łoziński, autor filmu Ojciec i Syn. Chciałbym pana poprosić. A o wręczenie nagrody chciałbym poprosić panią dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta, panią Grażynę Bolimowską, która reprezentuje prezydenta dzisiaj na naszym spotkaniu. Aha, pokiem. I tutaj... Aha, nie, to za chwilę powiem to, co chciałem powiedzieć. Pani dyrektor, tak szybko? To jest najważniejsza nagroda naszego festiwalu. Dobry wieczór. No to jest dla mnie bardzo, bardzo szczególna nagroda. Ja tutaj na tym festiwalu 21 lat temu chyba już dostałem pierwszą nagrodę za swój pierwszy film, za miejsce urodzenia. I to właśnie była taka kobra biała. Ona nie była taka bardzo biała. Mam ją do dzisiaj, taka była bardziej taka złota, taka. Ale miała taki sam kształt. Taki sam kształt, troszkę cięższa była, ale... Ta jest troszkę niższa, bo ja dostałem potem drugą taką kobrę za film Chemia. To było ze 3-4 lata temu. No i teraz za Ojca i Syna. Tak. No, ja chciałem przede wszystkim bardzo, bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie i jury za ten werdykt. Ale szczególnie chciałem podziękować mojej montażystce kochanej Dorocie Wardynszkiewicz, która tutaj jest w rzędzie drugim. Która jest autorką montażu, proszę. Nie, ale to nie chodzi o to, co tam jest w mowie napisane, tylko co jak naprawdę to wygląda, że dwóch ostatnich filmów, czyli Chemii i Ojca i Syna, no po prostu bez tejże autorki montażu Dorotki bym tych filmów nie dał rady po prostu zrobić, dokończyć i żeby one tak wyglądały, jak wyglądają. Także bardzo dziękuję. Ja chciałbym jeszcze jedno słowo dopowiedzieć. Otóż do tej pory pani dyrektor, zechce pani jednak zaczekać? Przede wszystkim dziękujemy za reprezentowanie pani prezydent z nami i wręczenie nagrody. Natomiast chciałbym dodać teraz już, jeśli mówimy o nagrodzie, do tej pory multilaureatem tego festiwalu był Jacek Bławut, który 3 razy odbierał Białą Kobrę. W tej chwili Paweł Łoziński ma również 3 białe kobry, czyli zawody zaczynają się od nowa. Bardzo nas to cieszy, bo to gwarantuje nam dopływ nowych, atrakcyjnych tytułów. Myślę, że tak powoli wyczerpaliśmy oficjalną część, czyli wszystko państwo wiedzą. Chciałbym na scenę poprosić teraz, tak jak mówiłem na początku, patrona honorowego festiwalu, panią przewodniczącą Rady Miejskiej Joannę Kopcińską i chciałbym, żebyśmy dokonali oficjalnego zakończenia. Oczywiście, panie przewodniczący, pan jest z nami. Chciałbym przeprosić panią przewodniczącą, proszę z nami zostać, ale obiecywałem, że będzie laureatka jednej z nagród, mianowicie pani Nagroda Getty Banku, pani Alicja Grzechowiak, autorka filmu Jan Sokolnik. Zapraszam pana dyrektora Pawła Rogosza. Dojechała tym samym PKS-em. To się tylko w filmie może zdarzyć, ale się zdarzyło. Ja zapowiadałem, że pani jedzie. A teraz już wiemy, że pani zdążyliśmy nie zamknąć festiwalu. Thank you.
Dobry wieczór. Bardzo przepraszam za spóźnienie, ale od tych naszych białych niedźwiedzi jest troszeczkę daleko do Państwa i mgła, korki w Warszawie. Bardzo przepraszam. Dziękuję za nagrodę. Witam serdecznie wszystkich nagrodzonych, gratuluję i jest mi szalenie miło, że jestem w tym gronie. Dziękuję i mam nadzieję do miłego zobaczenia jeszcze w tym miejscu. Tak jak uprzedziłem, pani przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Kopcińska. Bardzo dziękuję. Szanowni goście festiwalu. Biała Kobra, trofeum Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, co roku przyciąga najlepszych polskich realizatorów filmu dokumentalnego. My, łodzianie, jesteśmy dumni, że mogliśmy Państwa gościć w naszym mieście. Mieście, które jak każda duża aglomeracja wydaje się anonimowe, ale Łódź nie jest anonimowa. Łódź jest filmowa. Tu ludzie filmu tworzyli i współtworzą tożsamość miasta. Każdego dnia wyobraźnia artystów studiujących w łódzkiej szkole filmowej, uczestniczących w różnych produkcjach filmowych, mających swoje benefisy i spotkania autorskie, także tu w Muzeum Kinematografii, jedynej w Polsce tego typu placówce i to prowadzonej przez miasto, uzależniona jest od otoczenia. Przestrzeń, atmosfera, filmowy klimat Łodzi pozostają w twórcach, wnikają w umysły, kształtując talenty. Jesienią, kiedy jest ponuro i szaro, Łódź blaskiem Białej Kobry przyciąga Państwa, kolorowe postacie dokumentu filmowego, ciekawe świata ptaki filmu, które w przelocie znajdują przystań tu, na Festiwalu Mediów. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy do nas przybyli, podzielili się swoim niecodziennym widzeniem codzienności. Mam nadzieję, że spotkanie z festiwalem, spotkanie z Łodzią było dobrym, inspirującym czasem. A wierna festiwalowa publiczność doświadczyła refleksji otwierającej wrażliwość, która jest nieodłączną cechą człowieka, także tego w zagrożeniu. Wierzę, że jeśli Państwo nie mieszkacie w Łodzi, to czuliście się tu u siebie, bo byliście, jesteście w Łodzi filmowej. Panie dyrektorze, dziękuję Panu za Pana pracę. Dziękuję Panu za to muzeum i na Pana ręce chciałabym podziękować wszystkim ludziom kultury za to, co Państwo robicie dla naszego miasta. Bardzo, bardzo dziękuję. Pan dyrektor dzisiaj dzielił róże. Dzisiaj teraz ja miałam okazję podziękować tym skromnym kwiatem i słowami za naprawdę to wszystko, co Pan dla nas robi. Dziękuję bardzo. Bardzo, pani przewodnicząca, proszę jeszcze z nami minutę zostać. Teraz już ja dziękuję. Chciałbym po pierwsze podziękować za te kwiaty i za te słowa przede wszystkim. No, kwiaty oczywiście są cudowne, ale słowa... O, super, dziękuję. Słowa są piękniejsze od kwiatów. Chciałbym, żebyśmy tak jak stoimy... Chodźcie. Powiedzieli, że oczekujemy na przyszłą edycję. Zapraszamy Państwa za rok. Dziękujemy za ten rok. Zapraszamy też bohaterską załogę tego PKS-u, który teraz krąży po Łodzi i okolicy i zbiera, bo się dowiedzieli, że filmowcy tutaj zagubieni krążą i zbiera ich po tego. Niech będą z nami. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję za pomoc przy organizacji tego festiwalu, za to, że jesteście z nami. A ja chciałbym teraz jeszcze ostatni komunikat. Za chwilę pokażemy Państwu film laureata głównej nagrody, czyli film Ojciec i Syn Pawła Łozińskiego oraz... I to jest mój wybór, moja propozycja. Film Pawła Łozińskiego trwa 58 minut oraz film znacznie krótszy, który się nazywa Pogonka, którego autorka jest także z nami. Te dwa filmy, a później w naszych reprezentacyjnych salach zapraszam wszystkich Państwa na lampkę. No, myślę, że nie więcej niż jedną, góra dwie, bo chyba więcej. Większość środków poszła na kwiaty. Bardzo wszystkim dziękuję i do zobaczenia za rok. Zapraszamy. Dziękujemy, do zobaczenia.